jestem szczęśliwym człowiekiem, szczęśliwą istotą, która dba o środowisko. Dlatego tutaj jestem. Jestem członkinią wspaniałej organizacji Nie Jeleni Polska. Jestem też członkinią Kooperatywy Spożywczej Dobrze. Aktualnie jest to moje miejsce pracy. Jestem też w zarządzie tej organizacji, więc zajmuję się takimi kwestiami jak żywność i dystrybucja żywności i zajmowanie się tym, w jaki sposób powinna wyglądać ta produkcja na co dzień. Ponieważ prowadzimy właśnie przez te kooperatywne stowarzyszenie nasze dwa sklepy. I jestem tutaj dlatego, że chciałabym, żeby ludzie kształcili się na ten temat, żeby wiedzieli coraz więcej, żeby zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że jesteśmy w procesie, którego ignorowanie nie zmieni tego, że on się dzieje i że naprawdę trzeba wziąć sprawę w swoje ręce, żeby zadbać o to, żeby nasza przyszłość była świetlana i bez strachu. Suwerenność żywnościowa to jest dla mnie prawo do wyboru, kto w jaki sposób produkuje to, co jem, co buduje moje ciało. Więc jest to prawo do wyboru właśnie sposobu produkcji, prawo do wyboru dystrybucji, prawo do wiedzy w ogóle na ten temat, a najlepiej właśnie możliwości wyboru jak najbardziej lokalnej, krótkiej sieci tak naprawdę. I z poszanowaniem środowiska, z poszanowaniem osób produkujących to i z poszanowaniem osób, które są włączone w proces dystrybucji. Ja myślę, że taki malutki człowiek może zacząć od tego, żeby zacząć szukać dostawców, którzy są bardziej lokalni. Może zacząć myśleć o tym, że niech zacznie od tego, żeby się zastanowić, jaką żywność je na co dzień i skąd ją bierze. I po prostu powolutku, małymi kroczkami zacznie się zastanawiać nad tym, jak mógłby to zmienić, tak żeby jednak trochę pominąć te supermarkety i tak, żeby w końcu wiedzieć, skąd jest to, co on je. Żeby zadbać o to, żeby żywność w jego lodówce, po prostu żeby wiedział, skąd pochodzi tak naprawdę. I to już będzie pierwszy krok do tego, żeby zadawać kolejne pytania, żeby może podejmować kolejne działania, poznawać nowe osoby, rozmawiać z innymi i w ten sposób też kształcić, edukować, zmieniać świadomość tego i zmieniać też rynek tak naprawdę. Myślę, że warto pomyśleć o tym, że ciało to twoja świątynia. Jedzenie, które wkładasz do niego, buduje potem twoje ciało i twoje ciało i twój umysł zarówno, czyli wszystko, czym jesteś, to jest tak naprawdę przetworzone jedzenie, energię z żywności, więc warto jest znaleźć czas na to, żeby zadbać o siebie i żeby zadbać o to, żeby naprawdę zbudować się z szacunkiem, żeby to, co buduje ciebie, było dobrej jakości. Więc zaczęłabym od takiego, nie wiem, czy to jest egoizm, czy to jest tak naprawdę opieka nad sobą, ale zaczęłabym od tego pomyślenia przez ten pryzmat, co robię dla siebie poprzez to żywienie.